Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam na cotygodniowym przeglądzie asortymentu w Pepco. Jak widzicie, pojawiły się nowe dekoracje na Boże Narodzenie. Tutaj mamy kubki w dwóch kolorach, piękne. Obok też jest nowość i za taki kubek trzeba zapłacić 15 zł w kolorze różowym i w kolorze czerwieni. Bardzo mi się podobają te kubki, te i jak te również wcześniejsze. Jak widzicie, coraz więcej nowości i myślę, że z czasem będzie ich jeszcze więcej. 30 zł nowość. Takie deski do krojenia już były w tamtym roku. I słomki oczywiście wersja świąteczna, bożonarodzeniowa i cena takich słomek 5 zł. Bardzo fajnie to wygląda, mimo że są plastikowe, to jednak myślę, że mogą posłużyć bardzo długo. Takie łopatki, oczywiście również wersja świąteczna i też bardzo fajnie wyglądają, cena 7 zł za sztukę. Kubki, zestaw kubków z tamtego roku, o ile dobrze pamiętam, 15 zł i są też dwie wersje kolorystyczne. I nowość, koce. Koce przepiękne, mięciutkie, bardzo przyjemne w dotyku. Tutaj akurat mamy wersję z kolorem żółtym. Cena takiego koca to 40 zł. Jeżeli chodzi o nowości, to mamy jeszcze takie pufy, tutaj akurat wersja szara, ale jeszcze chyba jest w kolorze beżowym. Jak znajdę ją na sklepie, to Wam oczywiście pokażę. Cena takiej pufy to 100 zł, ale naprawdę bardzo fajnie wygląda i dosyć porządnie zrobiona. Także jak widzicie, jest nawet dosyć sporo już nowości, lampki po 25 zł, ta kosztuje już 40 zł, doniczki też bardzo ładny kolor i cena takiej doniczki 15 zł, natomiast tutaj wyżej mamy takie ciemniejsze, 8 zł, taka średnia i takie malutkie po 3 zł. Czterdzieści złotych takie donice w kolorze złota i w kolorze srebra. Tutaj mamy takie domki 30 zł. Też naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Natomiast ja się zastanawiam nad tymi donicami. Jeżeli chodzi o nowości, to są również takie gałęzie, można tak powiedzieć, dekoracyjne gałęzie i cena. Już Wam mówię, ile to kosztuje. Cena 20 zł. Myślę, że wcale nie dużo, a naprawdę można stworzyć bardzo ciekawą aranżację, dekorację. Nawet same w sobie są bardzo dekoracyjne. Jeżeli chodzi o nowości, albo może i nie, bo przynajmniej ja je widzę pierwszy raz, są to kosze na przykład na zakupy, chociaż mogą nam też posłużyć do celów dekoracyjnych, 20 zł,
można włożyć do takich koszy na przykład kwiaty i też naprawdę fajnie powinno to wyglądać. Dwa kolory, szary, różowy. Tą półkę już Wam kiedyś pokazywałam, 60 zł. I tutaj mamy do kuchni 15 zł. Pepko królują również świece, taka za 15 zł w kolorze pomarańczowym, jest również w kolorze musztardowym i ta również kosztuje 15 zł. Takie pudełka po 10 zł i nowość, już ją wcześniej widziałam, widziałam właśnie na Instagramie i wydawała się fajna. 100 zł kosztuje, natomiast tak oko w oko, no niestety, ale przydałby się papier ścierny i to taki gruboziarnisty. Szafka rzeczywiście ma potencjał, natomiast jeżeli ktoś lubi się bawić, to może sobie taką szafkę naprawdę fajnie zrobić. 25 zł taki zapach. Bardzo ładne opakowanie. Czterdzieści złotych lampka. Bardzo ładna ramka za 15 zł. $35 kosz. I są jeszcze te tace, które Wam pokazywałam w ostatnim filmie. Spodobały mi się również takie ściereczki w grochy. Cena za 3 ściereczki 10 zł. Oczywiście są również inne rękawice kuchenne i już zauważyłam, że pojawiają się serwetki typowo świąteczne. Cena 5 zł za opakowanie. Tutaj mamy jeszcze taką wersję ze srebrnymi gwiazdkami, ze złotymi choinkami. Także widzicie, pojawia się coraz więcej i więcej takich dekoracji. I tak jak Wam wspominałam, pokażę Wam jeszcze świece. Również wersja, jak widzicie, typowo już zimowa, piernikowa. Nie wiem, czy ja tylko zauważyłam, ale w Pepco zaczynają się pojawiać dekoracje sezonowe i nie tylko na święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. W tamtym roku chyba na jesień nie było nic ciekawego, natomiast w tym roku, jak widzicie,
coraz więcej jest takich dekoracji typowo jesiennych, sezonowych. 15 zł również za taką wersję świecy. Zł. Jestem już na dziale z ubraniami i zobaczymy sobie, czy pojawiły się jakieś nowości. Może znajdziemy coś fajnego. Taka koszulka 15 zł i jest naprawdę bardzo duży wybór. Wersja świąteczna. Ho, 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 20 zł. Tutaj mamy też taką bluzę, spodnie. Spodnie 40 zł, przecierane. Zł. I to jest chyba nowość, bo wcześniej tego nie widziałam. Taki polarek. Spodnie w kolorze pomarańczowym i poszukamy ceny, ile takie spodnie. 25 zł. Osiem złotych, 20 zł. Świetny bezrękawnik dla dziewczynki w kolorze beżowym. Podoba mi się taki na jeden chyba guziczek czy zatrzask. Cena 30 zł i naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ładny kolor przede wszystkim. I to futerko rzeczywiście takie miłe, przyjemne w dotyku. Ta kurtka od razu mi się spodobała. Została tylko jedna
na wieszaku na pewno rozeszły się w mgnieniu oka. 60 zł taka kurtka, kaptur, jak widzicie, z uszami, wzór oczywiście typowo jesienny, zawsze coś innego. Piękna jest, naprawdę hicior. $30.
40 zł z takimi kryształkami. Bardzo ładnie to wygląda. Kryształki są ledwo zauważalne, natomiast jednak widoczne. Bluzka taka zwykła w kolorze beżowym. Z tego co pamiętam, to chyba były też inne kolory. 20 zł. Cena, tutaj akurat jest przód, kołnierzyk w taki serek, prosta bluzeczka i też tutaj widzicie wersja świąteczna, 20 zł, bluzka z tamtego roku, bo przymierzałam, nawet pamiętam i ta bluza mi się spodobała. Bluza ciepła z kapturem, cena 40 zł, przyjemny materiał, tylko szkoda, że jasna, bo ja zdecydowanie lepiej się czuję w takich bardziej wyrazistych kolorach. Jakby tylko była czerwona, to na pewno by pojechała ze mną do domu. I absolutny hit, jeżeli chodzi o Pepco. 60 zł, taka kamizelka z kapturem, kamizelka oczywiście futerkowa, bardzo ładny kolor, granatowy, piękna jest i to jest rzeczywiście absolutny hit, jeżeli chodzi o Pepco. Ogromnie mi się spodobała i ja już ją zauważyłam przy wejściu do sklepu, natomiast postanowiłam Wam pokazać tą kamizelkę pod koniec filmu. Piękna jest, naprawdę, od razu mi się spodobała. I dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko. Jak widzicie, coraz więcej nowości i coraz więcej fajniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Kamizelka hit, jeżeli chodzi o mnie, to ogromnie mi się spodobała. Wpadło mi w oko jeszcze kilka rzeczy bardziej takich dekoracyjnych. Natomiast piszcie oczywiście w komentarzach, co Wam wpadło w oko. Może dużo rzeczy, a może nic. Także kochani, czekam na Wasze komentarze. Bardzo chętnie przeczytam. I ja, kochani, się już z Wami pożegnam i do zobaczenia. Pa!